Kochani moi, dzisiaj tak misyjnie u świętego Józefa w Kaliszu, bo i Madagaskar, i Papua Nowa Gwinea, i po francusku czy po włosku siostry mówiły, siostra Violetta i Litwina, no to ja wam powiem po papuasku, w tym naszym języku pidgin, tak jak mówimy na Bougainville, bo tam już 26 lat mieszkam i żyję i prowadzę tę swoją misję. I do świętego Józefa mówimy tak: Santo Józef, pre long helpi mi pela, co znaczy: święty Józefie, módl się za nami. A ksiądz Alojzy Orione, święty, ten od małych dzieł Bożego Miłosierdzia, od orionistów, temat spotkania nam podpowiada, że w oczach dzieci, w ich uśmiechu przegląda się niebo. Mam księdza u mnie na Bougainville, na wyspie Bougainville, polskiego misjonarza świętej rodziny, ksiądz Krzysztof. Każdemu, kogo spotka, mówi: jak patrzę na ciebie, to widzę niebo. Dobry z niego człowiek i radosny. I on, jak dziecko, niebo widzi w każdym człowieku, bo tego nieba trzeba nam dostrzec w drugim człowieku, a i samym tego nieba przybliżyć drugiemu. I tego nieba dzisiaj Bóg nam chce uchylić, bo tak jak na ten cudowny obraz się patrzy, tak Bóg Ojciec jakby te chmury rozsuwał, żeby na Syna popatrzeć. Więc my dzisiaj do Niego przychodzimy i niech nas też na nas tak popatrzy. I chmury, czarne chmury, które nad nami się zebrały, Bóg Ojciec w swoim miłosierdziu niech rozsunie, niech nam błogosławi, niech nam się dobrze przyjrzy, niech rodziny nasze dopatrzy. Bo my dzisiaj w ten pierwszy czwartek miesiąca w intencji rodzin chcemy się modlić i w obronie życia poczętego chcemy się modlić. Bo my dzisiaj chcemy czynić dobro, bo taki był temat, jaką ksiądz Janusz i pani Elżbieta na konferencji opowiadali. Chcemy czynić dobro. A do tego jeszcze dzisiaj Dzień Dziecka. Więc zachowuj się, bracie i siostro, jak to Boże dziecię. Bo w polskim Nazarecie jesteś. U świętej rodziny i w Narodowym Sanktuarium pod okiem świętego Józefa. Boże, Ojcze, któryś jest w niebie, z miłością patrzysz na tę świętą rodzinę w tym kaliskim, cudownym obrazie. Nie żebym zazdrościł, ale modlę się i proszę Cię dzisiaj, żebyś na nasze rodziny też tak popatrzył. Bo jak się tak przyjrzysz na ten obraz, to Maryja z Jezusem, to aż uśmiech mają na twarzy wymalowany, bo wiedzą, że pod Twoją opieką są. I my też musimy się uśmiechać w Kościele. Ale czasami to nie jest nam do śmiechu. I czy to w Polsce, czy na Madagaskarze, czy na dalekiej Papui Nowej Gwinei, nasze rodziny są takie same i przez te same trudności muszą przechodzić. Świat się zmienia. Do Polski na urlop przyjeżdżasz, a tu narody na wojnie się biją. Ludzie tracą nadzieję. Przyszłość taka niepewna. Trudno związać koniec z końcem. I aż chciałby się zaśpiewać: do kogóż mamy wzdychać nędzne dziadki? I co teraz zrobimy? Kto nas za rękę podtrzyma? Kto się zaopiekuje? Do kogo pójdziemy? Więc jeszcze raz mówię ci, bracie i siostro, popatrz na ten cudowny obraz w Kaliszu. I co widzisz?
Kto za rękę tam przytrzymuje? Święty Józef. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie, nie zginie się niczego. Przy nim stoi. I od 19 już lat, tak jak nam ksiądz Kustosz tu mówił, w każdy pierwszy czwartek miesiąca słyszymy te same słowa otuchy i nadziei. Idź do Józefa. On pomoże. Dlaczego? Bo jest cudotwórcą. Jest ojcem, opiekunem i przewodnikiem. Jaki jeszcze był ten święty Józef? Narzeczony, bo zaręczony z Maryją. Człowiek sprawiedliwy, bo chociaż zmartwiony i zawstydzony, to nie zostawił Maryi na pastwę ludzkiego osądu. Ojciec, bo wziął Maryję z poczętym dzieckiem do siebie. Marzyciel, bo wolę Bożą tylko przez sny rozumiał. Pielgrzym, bo z Nazaretu do Betlejem trzeba było iść. Troskliwy, no bo ten dom gdzieś trzeba było znaleźć. Pokorny, bo znalazł miejsce w stajni. Zadziwiony, bo nie rozumiał adoracji pasterzy i mędrców. Posłuszny, bo ofiarował syna, swoje przybrane dziecko Panu w świątyni. Uciekinier, emigrant, bo przed Herodem jako cudzoziemiec w Egipcie szukał pracy. Cieśla, robotnik, bo po powrocie do kraju w Nazarecie robił stoły i krzesła. I chyba zawstydzony tym, że my na niego dzisiaj tak patrzymy jako na świętego trudnych czasów, a on taki zwykły, taki normalny, jak wielu zwykłych ludzi, których znamy, z którymi pracujemy, których widzimy obok siebie na ulicy, w kościele, zwykli ludzie ze zwykłymi ludzkimi sprawami. Jak dwie krople wody, podobnie do świętego Józefa. Święty Józef pokazuje nam i uczy, jak uświęcać codzienność. Przypomina nam, że zbawienie to trzymanie Jezusa za rękę każdego dnia. Uświęcaj się w codzienności. I uświęcaj codzienność, bracie, siostro. Rób to w prosty, zwyczajny sposób, nie jako obowiązek albo przywilej, ale jako ufna odpowiedź na Boży plan. Bo tak zrobił Józef. Święty Józef uświęcał codzienność, bo służył drugiemu. Wielkość świętego Józefa polega na tym, że był umiłowanym oblubieńcem Maryi i Ojcem Jezusa. Oddał się na służbę przygotowanego przez Boga planu zbawienia. Józef był dla innych. I ty bądź umiłowanym ojcem, umiłowaną matką, umiłowanym bratem, umiłowaną siostrą, umiłowanym proboszczem, umiłowanym sąsiadem, umiłowanym kolegą z pracy. Uświęcasz codzienność, gdy potrafisz służyć drugiemu. Robisz ten świat święty, robisz ten świat lepszy. Święty Józef uświęcał codzienność, bo ufał Bogu.
W Józefie Jezus ujrzał czułą twarz kochającego Boga. Józef był odbiciem piękna i mądrości Boga. Bał się, nieraz się musiał podrapać w głowę. Był nieraz zdezorientowany, zagubiony, ale zaufał Bogu, by później dla Jezusa stać się odbiciem, przykładem i uosobnieniem czułości Boga. Uświęcasz codzienność, gdy potrafisz zaufać Bogu. Święty Józef uświęcał codzienność, bo nie bał się marzyć. Czy ty jeszcze marzysz? Marzysz jakieś marzenia? O czym marzysz? Bóg mówił ze świętym Józefem przez sny. Pozwolił mu marzyć. Cztery sny Józefa i wszystkie kończą się tak samo. Kiedy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak nakazał mu anioł pański. Każdy sen, każde marzenie kończy się tym Józefowym fiat. Marzenia są otwarciem się na wolę Bożą. Więc, bracie, siostro, uświęcasz codzienność, gdy nie boisz się marzyć. Święty Józef uświęcał codzienność, bo szanował i bronił godności drugich. Józef przyjął Maryję bezwarunkowo, nie było tam żadnych ale. Uszanował jej powołanie i macierzyństwo. Dzisiaj, kiedy panoszy się tak przemoc fizyczna, psychiczna, słowna wobec kobiet, wobec dzieci, Józef jawi się jako człowiek pełen szacunku i wrażliwości, mimo że wszystkiego może nie rozumieć, mimo że wszystkiego nie wszystko jest jasne dla niego, decyduje się, by chronić dobre imię Maryi, jej godności i bronić życia. Uświęcasz codzienność, bracie i siostro, gdy szanujesz drugiego, gdy bronisz godności drugiego człowieka. Jak jeszcze święty Józef uświęcał codzienność, bo się nie poddawał w trudnościach. W obliczu trudności możemy albo się poddać, skapitulować, powiedzieć, nie dam rady, koniec, to mnie przewyższa, albo możemy się zmierzyć z ich ciężarem. I czasami trudności, jakie nas spotykają, wydobywają w nas talenty, o których nawet nie myśleliśmy, że je posiadamy. I dlatego dzisiaj też mogę powiedzieć, utalentowany Józef. Jezus był dosłownie cudotwórcą. W Betlejem zmienił stajnię w dom. Na emigracji w Egipcie znalazł pracę, by zarobić na życie i na rodzinę. Bóg kazał mu być ojcem Jezusa i kwita, i już. Niekoniecznie mówiąc mu, jak to zrobić. I tak mi się wydaje, że świat wcale nie jest na łasce silnych i potężnych. Bo święty Józef jest dowodem na to, że Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swoje zbawcze plany nawet przez to, co słabe, nawet przez to, co trudne. I bracie, siostro, ty też uświęcasz codzienność, robisz ten świat pięknym, gdy się nie poddajesz i nie kapitulujesz, gdy nie idzie w życiu tak, jak sobie chcesz. Święty Józef uświęcał codzienność też przez pracę. Od Józefa Jezus nauczył się wartości i godności pracy, bo każda praca jest powołaniem do kontynuacji dzieła stworzenia. Jest częścią naszej misji czynienia tego miejsca Królestwem Bożym. Dlatego czcimy świętego Józefa dwa razy w roku, raz jako męża, oblubieńca, a drugi raz jako robotnika.
Bracie, siostro, uświęcasz codzienność, gdy szanujesz pracę. I swoją pracę, i pracę innych. Święty Józef uświęcał codzienność, bo był odbiciem Ojca Niebieskiego. Jezus uczył się o Bogu, który jest Ojcem, patrząc na Józefa. Józef był dla Jezusa odbiciem, promieniem Ojca Niebieskiego. Józef pokazywał twarz Boga, który jest Ojcem. I może dlatego, kiedy uczniowie zapytali się Jezusa, naucz nas się modlić, Jemu tak łatwo było powiedzieć, wiecie jak się modlić? Mówcie tak, Ojcze nasz. Bo tego nauczył się od Józefa, który był Ojcem. Bo Ty, Święty Józefie, byłeś ziemskim odbiciem Ojca, który jest w niebie. I bracie, siostro, Ty też uświęcasz codzienność, gdy inni mogą wielbić Boga, patrząc na Ciebie. Bóg powiedział świętemu Józefowi, wstań, weź dziecię i jego matkę. Tutaj w Kaliszu, patrząc na świętego Józefa, w ten sam sposób Bóg mówi do ciebie i do mnie. Wstawać. Weź swoją rodzinę. Weź swoich bliskich. Weź swoich przyjaciół. Weź swoje radości i troski. Weź to, co słabe i kruche i niepewne. Weź swoje zwątpienia i strach i uświęcaj codzienność. I aby tak zrobić, to trzeba się modlić. Żeby tak zrobić, to nie tylko trzeba patrzeć na świętego Józefa, ale trzeba się modlić do Niego. Opiekunie Zbawiciela, oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny, Tobie Bóg powierzył swego jedynego Syna. Tobie pokłada ufność Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. Błogosławiony Józefie, bądź Ojcem także dla nas. Trzymaj nas za rękę i prowadź przez życie. Uproś nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. A ja chciałem jeszcze dalej mówić, ale wyście powiedzieli amen.